Może ja sobie usiądę najpierw i teraz możemy gadać. Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Już nie będę się powtarzać, że już się nie widzieliśmy tak dawno, bo to ostatnio przez kilka kolejnych odcinków powtarzających się po sobie za każdym razem padał ten tekst, że przepraszam, że tak dawno się nie widzieliśmy, ale. No i nadszedł ten moment, nadszedł ten dzień, kiedy muszę wam powiedzieć o różnych takich bardzo ważnych zmianach w moim życiu prywatnym, które po prostu spowodowały, że na razie te filmiki będą, no będą takie rzadkie. Może czasami jak się uda, zrobię częściej te odcinki, natomiast nie będą one występowały w jakichś tam regularnych sesjach. Ale proszę was, żebyście nie rezygnowali z subskrypcji, nie rezygnowali, może nie tyle z subskrypcji, bo mi na tym nie zależy, ale w ogóle z oglądania mnie, tak? Bo uważam, że od czasu do czasu przedstawiam naprawdę ciekawe rzeczy, opowiadam o fajnych modelach, o ich zaletach, mankamentach, o różnych, tam poruszam różne kwestie, zresztą nie tylko lalkowe. No i przede wszystkim filmuję zjazdy, na których jest super impreza i myślę, że to zachęca kolejnych nowych uczestników do bywania na takich zjazdach. Ale teraz no, przejdźmy do meritum. Dlaczego tak się stało? Ostatnimi dniami, miesiącami może bardziej, bo to wcześniej kiełkowało w głowie, teraz eksplodowało. Gdzieś tam miałam pod kopułą kilka pomysłów, kilka marzeń, takich mniejszych i większych, żeby wrócić do pewnych pasji, do pewnych rzeczy, które po prostu uwielbiałam robić, które były moim powietrzem kiedyś tak samo jak jest teraz reborning. I mowa tutaj jest o jeździe konnej i mowa tutaj jest o śpiewaniu, które kiedyś robiłam, można powiedzieć, jazda konna zawsze rekreacyjnie, ale bardzo często, bo mi konie towarzyszyły od urodzenia praktycznie do takiego późnego dojrzewania. Także można powiedzieć, że pół życia wychowywałam się wręcz z końmi, dzięki mojej mamie. Moja mama jest w ogóle osobą kochającą wszystkie zwierzęta, ale psy, konie zawsze w naszym życiu gdzieś tam grały pierwsze skrzypce i ja zawsze jako dziecko jeździłam dzień w dzień. I to były różne stadniny, bliższe i dalsze, i różne kluby i szkółki jeździeckie, i prywatne stajnie. No i wreszcie też miałam swojego konia, chyba 2 czy 3 razy. A później, wiadomo, urodziły się dzieci, Martynka, potem Staś po wielu latach, ale już po porodzie, jak się Martynka urodziła, to już po prostu gdzieś tam tą jazdę zagrzebałam, bo miałam też inne rzeczy, miałam na głowie maturę, studia, wiadomo, takie sprawy bardziej priorytetowe i gdzieś ta pasja po prostu poszła w niepamięć. A ostatnimi czasy, po skończeniu 30 lat, tak jakoś coś mi w głowie zabiło, że ja muszę to robić, że ja chcę, że ja znowu chcę do tego wrócić, że tak naprawdę to się skończyło z dnia na dzień, nie wiadomo dlaczego, po prostu się skończyło, a ja chcę strasznie to robić i gdzieś tam wiecznie mnie do tego ciągnęło i w sumie dlaczego, no nic nie stoi mi na przeszkodzie. Moja mama ma konie, wraz z ojczymem po prostu mają koniki, mają swoją stajnię i stwierdziłam, że dlaczego nie. Więc zaczęłam jeździć. Wzięłam chłopaka, który jest profesjonalistą w tej dziedzinie, ujeżdża konie i on mi konia układał przez kilka tygodni. I wczoraj odbyłam pierwszą jazdę, dzisiaj jadę na drugą. I mam to, co chciałam, mam te swoje marzenia, bo zastanawiałam się wielokrotnie nad jazdą w jakimś klubie, w jakiejś szkółce jeździeckiej, ale po prostu ja jestem na tyle już jeźdźcem jeżdżącym, może no rekreacyjnie, bo nigdy nie wyczynowo, aczkolwiek na tyle już jeżdżącym, że poradzę sobie nawet z w miarę narowistym koniem, z różnymi trudniejszymi końmi, płochliwymi, szybszymi, wolniejszymi, że no to jest tak jak jazda na rowerze, nie? Tego się nie zapomina. Ja nie chciałam i nie lubię, żeby ktoś nade mną stał i mnie uczył i mówił i stukał od podstaw to, co mam robić, skoro ja już to wiem i ja chcę po prostu czerpać teraz tylko i wyłącznie z tego przyjemność, nie? Z tych jazd. Także no mam to, co sobie wymarzyłam, czyli jazdę na, można powiedzieć, swoim koniu i co?
No i cieszę się strasznie z tego. Ogromną radość przeżyłam wczoraj i dzisiaj mam nadzieję taką samą albo i większą. Możecie sobie zobaczyć moje poczynania, bo na pewno będę wstawiała jakieś krótkie filmiki czy zdjęcia z różnych swoich jazd na swoim prywatnym Facebooku Basia Smolińska. No to tyle, jeżeli chodzi o jazdy. Planuję też, tak jak wspomniałam, powrót do śpiewania, bo swego czasu moja przygoda ze śpiewaniem też się zaczęła bardzo wcześnie, bo miałam jakieś może 10 lat, jak już tam w miarę gdzieś tam zaczęłam występować, bo najpierw była szkoła muzyczna, później gdzieś tam zaczepiłam się na zajęciach śpiewu i byłam prowadzona przez jednego nauczyciela i zdobywałam pierwsze nagrody w wielu konkursach. Chyba raz mi się zdarzyło zdobyć drugie miejsce i pamiętam, że bardzo to przeżyłam, bo zawsze byłam najlepsza i nagle irytacja i dół, ponieważ coś mi tam nie poszło, złapała mnie chrypka, pamiętam to jak dziś i po prostu zrąbałam jedną piosenkę na konkursie i tyle, ale to było przez jakąś tam niemoc głosową. A potem też to poszło w niepamięć, jak urodziło się dziecko. No i stwierdziłam, że w sumie, no wiadomo, że już zawodowo nie będę tego nigdy robić, ale chciałabym to zrobić dla siebie, dla własnej przyjemności, dla rodziny, dla przełamania jakichś swoich słabości, lęków, strachów, bo ja się strasznie boję do tego wrócić, ale wiem, że bardzo chcę, to tak samo jak z jazdą konną. Dlatego znalazłam studio, już jestem z nimi w kontakcie i przygotowałam sobie takich 6 coverów, na pewno jeszcze muszę je troszeczkę dopracować, ale na pewno będę chciała po prostu nagrać te piosenki w studio i też usłyszycie pewnie na YouTubie, wstawię swoje poczynania, czy tam na Facebooku. No, a jeżeli chodzi o Lalę, no to cóż, na spacerki na razie pozwolić sobie nie mogę, albo po prostu nie mam raczej czasu. Nie mam raczej czasu na to, żeby wychodzić z Lalą dodatkowo oprócz mojej pracy, czyli oprócz tego, że maluję lalki. To jest też moja praca, tak? Mój zarobek, nie tylko pasja i ogromna fascynacja, ale również przede wszystkim też chleb, tak? Codzienny. I ja muszę się wyrabiać z zamówieniami, a mam małe dziecko i jeszcze chcę znaleźć czas na śpiewanie, na treningi na koniu, na treningi siłowe, bo też zaczęłam naprawdę codziennie ćwiczyć, odkąd podjęłam decyzję o odchudzaniu, takim naprawdę turbo odchudzaniu, to muszę Wam powiedzieć, że, no, że tutaj też jestem z siebie dumna, bo faktycznie nie złamałam się tylko raz, ale spaliłam zaraz te kalorie dodatkowym treningiem, a tak staram się dzień w dzień, czy sobota, czy niedziela, czy boli, czy pada, czy wieje, codziennie ćwiczę i są to ćwiczenia takie dosyć ostre, bo to jest Melby, trening z Melby, hula hop, takie dla dorosłych duże, na przykład po 40 minut, kręcenie do salsy, to się nazywa w ogóle salsa hop. To jest taki taniec po prostu z hula hopem do rytmów latynoamerykańskich. No i jeszcze bieganie oczywiście. Bieganie, ćwiczenia takie aerobowe i robię to naprawdę codziennie, codziennie. I dobrze się z tym czuję. I do tego jest dieta taka bardzo okrojona, ale zdrowa, lekka. I muszę powiedzieć, że same plusy i napędza mnie to, że widzę po swoim ciele, jak ono się niesamowicie zmienia, jak ono się rzeźbi i kształtuje i to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, bo o to mi chodziło. No, ale to tyle. To jest kanał w ogóle o lalkach, no ale musiałam się po prostu wytłumaczyć Wam, dlaczego te filmiki są tak rzadkie, dlaczego już nie ma w nich może tyle pasji i tyle radości z tego wychodzenia z lalką, no dlatego, że ja po prostu nie mam na to czasu, ale na pewno do tego wrócę, tylko po prostu jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno do tego wrócę, także nie rezygnujcie z oglądania kanału, to nie jest jakieś pożegnanie, bo ja cały czas będę nagrywać, bardziej będę nagrywać z pracowni, czy tam jakieś krótsze filmiki w miarę możliwości, bo pomysłów mam naprawdę dużo na jakieś plenerowe nagrania, na wyjścia z lalą, wyjazdy z lalą, ale po prostu brakuje, mówię, tego czasu. We wrześniu jedziemy na jakieś tam wakacje nad morze, więc myślę, że na pewno zabiorę ze sobą Stefana i coś ponagrywam specjalnie dla Was.
z nim w roli głównej, może jakieś właśnie plenerowe wyjście, czy wspólne rodzinne wyjście na plażę z lalką dodatkowo, także to będzie fajne. Póki co jeszcze na jego temat chciałam się wypowiedzieć. Nie mam zamiaru go sprzedawać. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. Może właśnie dlatego, że nie mam za dużo czasu, żeby się w ogóle na niego patrzeć i go podziwiać i zajmować się nim. I może dlatego mi się jeszcze nie znudził. Ale naprawdę, co spoglądam na niego, co przechodzę, bo on tutaj u mnie w pokoju leży, u nas w pokoju leży po prostu na przewijaku, więc on cały czas jest jakby dostępny wzrokowo i ja go omiatam, co wchodzę do pokoju, omiatam go wzrokiem, choćby na chwilę. I już mam takie zaspokojenie, że już napatrzyłam się, że jest fajnie, że on jest, że ja mogę w każdej chwili podejść, że ja mogę w każdej chwili go przebrać. Nie ma takiej pustki po prostu w tym moim lalkowym zakamarku serca. No i mówię, co chwila jak na niego patrzę, co przechodzę, to widzę coś nowego, coś zaskakującego, coś intrygującego, coś nowego. To jest taki model, wydaje mi się, bardzo plastyczny. Więc warty uwagi, na pewno tak jak Levi ponadczasowy, tak samo i uważam, że Chase zasługuje na miano takiego ponadczasowego modelu, bo jest niesamowity, po prostu jest przecudowny. Bardzo go lubię, także zabieram się teraz za przebieranki. Nie będę już chyba tego nagrywać, może zrobię parę zdjęć, bo szykuję się właśnie zaraz na jazdę konną. Czekam tylko, aż mój synek się obudzi i jadę razem z nim. Także naprawdę, słuchajcie, kosztuje mnie to dużo wysiłku. Jestem bardzo często mega zmęczona, bo zdarzają się kompletnie nieprzespane noce albo takie noce, które są urywane. Ten sen jest szarpany po prostu co noc. Ja od ponad 2 lat po prostu nie przespałam ciągiem jednej nocy, ani jednej. Ale staram się, po prostu przełączyłam się na taki tryb active i jest dobrze. I póki co po prostu żyję. Czasami zdarzają się momenty, że naprawdę jestem słabsza, ale wtedy robię sobie trening i ta energia po prostu przybywa ze zdwojoną siłą. Także każdemu polecam zdrowy tryb życia, aktywny tryb życia i nie ma, że się nie da, naprawdę się da, bo ja kiedyś też mówiłam, że się nie da, ja nie mam czasu, nigdy nie i w ogóle, a się okazało, że dla chcącego nic trudnego i mimo, że mega mnie to kosztuje dużo zmęczenia, dużo wysiłku, ale później jest taka satysfakcja niesamowita i takie, wiecie, poczucie lekkości, że lecicie nad ziemią, że możecie wszystko, że się udało, że dążycie do zwycięstwa, do tego swojego celu i mało kto to potrafi i ta myśl jest po prostu niesamowicie uskrzydlająca, także naprawdę każdemu polecam. My się żegnamy. Przypominam tylko, że cały czas pobieram zamówienia, można u mnie składać zamówienia, teraz są wakacje, zrobiło się już troszkę luźniej, bo te takie masowe zamówienia już zostały zrobione, zostało tylko już ich kilka, także spokojnie mogę przyjmować kolejnych chętnych na listę, oczekujących na lale. No i mam super promocję, ponieważ na rynku zrobiło się bardzo dużo już tych rebornerek, początkujących, ale wiadomo, że jest już tego tak sporo, że jak ktoś szuka artystki, to niekoniecznie zaraz trafi od razu na mnie, tylko trafia też na te inne, więc których jest naprawdę sporo. Więc musiałam co zrobić? No, żeby przeżyć na tym rynku, to mimo renomy naprawdę musiałam obniżyć mocno ceny, a gwarantuję Wam, że nigdzie, u żadnej artystki, ani w Polsce, ani tym bardziej za granicą, nie dostaniecie tak wysokiej jakości, tak dobrej jakości w tak niskiej cenie. I tak szybkiego czasu realizacji też nigdzie nie dostaniecie. Także to jest naprawdę warte uwagi, bo mam grupkę modeli, które udostępniam na swoim fanpage'u Reborn Sugar Baby Smolińska na Facebooku, które wykonuję za 1500 zł. Głównie według własnego uznania, ale oczywiście kolor włosów na przykład i karnacja jest do uzgodnienia. Także tu jest, i są to modele naprawdę z wysokiej półki, typu, nie wiem, Romy od Gudrun Legler, czy tam modele od Elizy Marks, od Heike Koplin, także naprawdę jest tego sporo, więc polecam, zajrzyjcie sobie na stronkę albo zapraszam do kontaktu na priv i na pewno coś sobie wybierzecie. Polecam serdecznie. A teraz się żegnamy. Jeszcze Wam tutaj pomachamy z bliska. Proszę bardzo. Pa, pa. Idziemy się przebierać, jeszcze korzystać, póki Staś śpi. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa.